Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Zrobiło się nieco cieplej, czas więc w naszym programie na omówienie relacji rowerzysta-kierowca. Rowerzystów jest na ulicach coraz więcej, także chyba kierowcy powinni przyzwyczaić się do ich obecności. Myślę, że już się zdążyli przyzwyczaić, bo mamy też rowerzystów całorocznych. Natomiast rzeczywiście z każdym dniem ilość rowerzystów będzie wzrastała i jeszcze też z każdym rokiem. Jest na to moda, jest to przyjemne, ale może być bardzo niebezpieczne. W związku z tym przedmiotem naszego programu będą właśnie relacje rowerzysta-kierowca. No jesteśmy na Nowej Mogilskiej, nowa droga rowerowa, przyzwyczajmy się do niej. No i prawoskręty, których tu jest sporo. Zarówno te wjazdy na przykład na parkingi, czy skręty na kolejnych ulicach, za chwileczkę ulica Rymarska. Musimy się liczyć z obecnością rowerzysty i z koniecznością ustąpienia mu pierwszeństwa przejazdu. O właśnie, w tej sytuacji. Bardzo ładnie, że pani rowerzystka rozglądnęła się, czy sprawdza, czy jest to pierwszeństwo jest udzielane, bo nie powinno się jechać z klapkami na oczach, jakbyśmy byli pewni, że jesteśmy nieśmiertelni. No ale kierowcy, tego pierwszeństwa udzielać musicie. Tutaj kolejne przecięcie się kierunków ruchu. Jeżeli będę skręcał w prawo, muszę przepuścić rowerzystę. Pamiętajmy. I teraz skręt w prawo w Kielecką. I jak widać, rowerzysta i z jednej, i z drugiej strony. I dopiero teraz nasza kolej. Dlaczego wybrałeś akurat to miejsce, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj już kolejny raz? No tu ogniskują się problemy. Problemy rowerzystów, którzy niekoniecznie korzystają z ciągu rowerowego, który jest dla nich tutaj stworzony, który wiedzie od Ronda Grzegórzeckiego albo przez Most Kotlarski, albo na Bulwary Wiślane. I zwalniamy, zwalniamy, zwalniamy. Pokazuje znak, że za szybko, ale już jest dobrze. No ale gdzie ci rowerzyści pojechali? No właśnie z tym jest problem, proszę Państwa. Dopiero ten pojechał prawidłowo, pięknie. Natomiast tamci rowerzyści co powodują? Ano powodują to, że kierowcy się znieczulają. No bo skoro oni tam pojadą i tak sobie to kierowcy wyobrażają, bo wielu tak jeździ, no to jadą. Nie zwracają uwagi. Nie stają, nie zwalniają. Z kolei kierowcy, no macie tutaj ograniczenie prędkości. 30 na godzinę. Macie dodatkowe doznakowanie znakami na jezdni. Uwaga rowerzyści, uwaga piesi. Ta łącznica jest tutaj niebezpieczna. Mamy tendencję do szybkiej jazdy, tam wcześniej było 70 na godzinę, właśnie ciągiem na Most Kotlarski i równie szybko wjeżdżamy na tą łącznicę do Podgórskiej, zagrażając bezpieczeństwu rowerzystów. Jedziemy w prawo w kierunku Podgórskiej i mamy tutaj kilka znaków. Uwaga, będą rowerzyści, będą też piesi, na jezdni również. Będą rowerzyści, będą piesi. 30 na godzinę, wyświetlające się, jak jedziemy szybciej. O, popatrzcie Państwo na to zachowanie. No nie, proszę Państwa, to jest coś, co powinno natychmiast doprowadzić do usunięcia z ruchu tego kierowcy. Natychmiast. No więc z obydwu stron ten temat relacji wzajemnych wychodzi w dzisiejszym programie właśnie w tym miejscu, ale oczywiście będziemy również w miejscach innych. Dostajemy bardzo dużo maili od kierowców, którzy psioczą na rowerzystów. Dowodem na to może być film od pana Jacka, który pisze, że spotyka wielu rowerzystów przejeżdżających na czerwonym świetle. Przejściem dla pieszych, na czerwonym świetle, wjeżdżających nagle i niespodziewanie. Różne są te błędy. Tutaj akurat widać, jak na Alejach Trzech Wieszczów, mimo już zapalonego sygnału zielonego, nagle na środku skrzyżowania znajduje się rowerzysta, który jedzie sobie jakby nigdy nic, jakby w ogóle nie przeczuwając niebezpieczeństwa. Wystarczy, żeby któryś z pojazdów na środkowym pasie zdecydowanie ruszył, no i rowerzysta nie żyje, na środku tego skrzyżowania ginie. A teraz jedziemy Aleją Pokoju wzdłuż pociągniętej daleko na dąbie ścieżki, nowej można powiedzieć ścieżki rowerowej. Zbliżamy się do skrzyżowania Skordylewskiego. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Krakowie. Jak się okazuje, było tutaj wiele zdarzeń z rowerzystami. Niestety potrącenia rowerzystów przez kierowców w tym miejscu zdarzają się szalenie często. Zielone światło, skręcam. Bynajmniej się nie spieszę, najpierw przejazd dla roweru, rozglądam się bardzo dokładnie, potem jeszcze oczywiście piesi na przejściu, no i właśnie rowerzystka, prawda, i dopiero my.
Mamy jeszcze drugi film od pana Jacka. Tu bardzo niebezpieczna sytuacja. No przecież ten rowerzysta wjechał panu Jackowi no niemalże pod koło. Tak, tak. No pan Jacek chciał już jechać. Widzi, że pieszych nie ma. A tu nagle rowerzysta rozpędzony. Popatrzcie państwo, z jaką prędkością jedzie rowerzysta. Po przejściu dla pieszych, czyli nielegalnie, wjeżdża. To bardzo, bardzo niebezpieczne zachowania, niestety nagminne. Myślę, że te wypadki przy Kordylewskiego mogą wynikać też z tego właśnie naszego wyjazdu na zielonej strzałce, kiedy rozglądamy się, czy nie zbliża się pojazd z Alei Pokoju, a troszkę zasłonięty mamy widok, o właśnie, takie rowerzystki jak ta. Drzewo tutaj, gałęzie, krzak, skutecznie to zasłania. No ale musimy mieć oczy w tym momencie skierowane i w lewo, i w prawo. Musimy uważać. Ten rowerzysta z lewy jest lepiej widoczny, ale ten z prawej gorzej. I nie możemy się w lewo zapatrzeć na pojazdy, na jadące jezdnią pojazdy, tylko musimy patrzeć na wszystkie pojazdy. I te na drodze rowerowej, i tych jadących jezdnią. Jakbyśmy obserwowali mecz tenisowy. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No a tu podobna sytuacja. Ulica Cystersów i znowu rowerzystka na przejściu dla pieszych. Tak, samochód skręcający. Ten jedzie wolno, bo to duży samochód dostawczy. Tam ma dosyć ciasny skręt, musiał wypuścić przód pojazdu. Jakby osobówka skręcała troszkę szybciej, no sytuacja jeszcze groźniejsza. A rowerzyści niektórzy jakby uzurpowali sobie prawo tego przejazdu, bo rozróżniam tutaj dwa gatunki rowerzystów. Takich, którzy wiedzą, że nie wolno, ale rozglądnąwszy się, że nikogo nie ma i nikomu nie przeszkadzając, przejadą. Nielegalnie, ale jakoś tam ich z tyłu głowy czy w duszy troszkę usprawiedliwiam. Natomiast takich, którzy wjeżdżają jakby nigdy nic, jeszcze szybko i wygrażają kierowcom, przecież ja jadę, gdzie jedziesz? A kierowca skręca na przykład na zielonej strzałce i nie spodziewa się tej szybkiej jazdy rowerzysty, nielegalnej jazdy po przejściu. Ci są najgorsi. Dlaczego pani tak jeździ na tym rowerze? Po przejściach, po chodniku, co pani wyprawia? No tu próbowałeś dociec, dlaczego rowerzystka jedzie chodnikiem, ale chyba nie udało ci się uzyskać odpowiedzi. No jak widać, nie udało się uzyskać. Najpierw przejechała po przejściu dla pieszych i potem dla ile przechodnikiem. Ulica Królewska, nie ma żadnego powodu tak jechać. No ale niektórzy rowerzyści po prostu jadą na zasadzie, bo tak, bo tu mi bliżej, bo tu mi pasuje. No i problem z pieszymi. Przystanek, mnóstwo pasażerów i nagle rowerzystka lawiruje pomiędzy nimi wcale z niemałą prędkością. A tu mamy następny, bardzo długi film, no niemalże komediodramat, prawie że relacja z dwóch kamer. Rowerzysta jedzie ulicą Mogilską, a za nim korek... Gdyby to nie było smutne, można by się rzeczywiście dobrze pośmiać. Popatrzcie państwo, jak zachowuje się ten rowerzysta. Najpierw wydawało mi się, że on prosi, żeby go kierowca wyprzedził. A gdzie ma go wyprzedzić? Podwójna ciągła, a nawet jakby w pewnym momencie się zdecydował nielegalnie, no to cały czas ruch pojazdu sprzeciwka, prawda? A potem ten rowerzysta zniecierpliwiony, tak jakby chyba wygrażał temu kierowcy. A przecież obok ścieżka, obok droga rowerowa, popatrzcie państwo, jeżdżą tamtędy rowerzyści. A ten rowerzysta uznał, że ona może jeszcze jest nieoddana, nieskończona, to on sobie będzie jechał jezdnią, bo co mu kto zrobi? Popatrzcie państwo, z przedniej kamery, z tylnej kamery widzimy, ile to czasu trwa i no do czego to prowadzi. Najgorsze jest to, że jego to mało interesuje. On po prostu jedzie i już. Jest królem szosy. Jest jakby królem szos. No ale takie egoistyczne podejście, proszę państwa, do czego prowadzi? Do antagonizmów, do tej wzajemnej nienawiści. Niektórzy kierowcy nienawidzą rowerzystów. Ja im się trochę dziwię, ale trochę im się nie dziwię, bo czasami im tak dopieką do żywego. Tak niebezpieczne sytuacje stworzą. Doprowadzą ich niemalże do zatrzymania akcji serca. No tutaj udało ci się sfilmować naprawdę niebezpieczną sytuację. Ulica Basztowa i niewiele brakowało, żeby rowerzysta potrącił tych pieszych. Niestety tak, popatrzcie państwo. Trzymuje się przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Plac Matejki Basztowa. Duży ruch i rowerzystów, i pieszych. Rowerzysta, któremu się spieszy, jadący w ruchu ogólnym i dobrze, ma tam tak prawo jechać, tylko jemu również zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego, zabrania się wyprzedzania na przejściach dla pieszych i popatrzcie państwo, z jaką prędkością ten rowerzysta jedzie. No ta piesza była naprawdę zagrożona. Gdyby rowerzyści posłuchali wszystkich naszych apeli, to może poprawiłyby się te stosunki rowerzysta i kierowca. No chciałbym też, żeby kierowcy posłuchali naszych apeli w stosunku do rowerzystów. Rowerzysta, powtórzmy to, jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie może być spychany na margines. Natomiast te wzajemne relacje, to wzajemne polubienie się, rezygnacja z egoizmu, stosowanie przepisów zapobiegną problemu. Do nich pewnie jeszcze wrócimy.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.